No raz na ciebie trzeba 4 razy więcej. Dobra, zauważyłem, że się lubisz bardzo przypierać w stroje kobiece. Ja pierdolę, ale mnie chodzi. Jeszcze się na konferencji live. Zabić kurwa, wyśmiesiłem na zamiary, kurwa, ja tylko 7 miesięcy, dobrych wiatrach, 10 miesięcy terapiłem na odwór, kurwa, no. Proszę, że wziąłem tą łapkę, jakby przysługę, można powiedzieć, bo kurwa, wiesz. Nadal z no kurwa, no i ogólnie, słabo, nic się nie dzieje, zaraz lecimy na resztę. Zaraz zadawać pytania, kontrowersje, a jak jest kontrowersja, to jest wam. Daj ci zapnę może, co? Nie dałem ci zapnąć, obyś zjadł. Jesteśmy na kanale Głupi Głupszy, ze mną jest Robalini. Nie muszę go chyba bardzo przedstawiać, będzie walczył z Bagietą. Tam już stoi w kasku. Co powiesz na to, że dostałeś takiego rywala? No, kurwa, karateka, zabijaka. Że on czy ja? On. Damy radę na spokojnie, bo z tego co widzę to jeden ze słabszych przeciwników, jakiego mogłem dostać. Słuchaj, był alimenciarz, który... A, to... Wiesz jak to walka się skończyła? Machnąłeś, ale... ręka wypadła, ja patrzę, kurwa, ona leży, ty stoisz, mówię, co jest? Red, mam pytanie do ciebie, co dzisiaj tutaj robisz? Kurwa, nie wiem. Powiedz, jak jest ci potrzeba pomóc, odprowadzić cię do domu, to pomożemy, bo wiemy, że wiek już, im z wiekiem, tym bardziej się wkrada demencja, tak. Albo różne, no i... Siusiak nie staje. Jak siusiak nie staje, to wiesz co wtedy? Idziesz do apteki, kupujesz Viagrę. Okej. Okay. I wtedy tak, jak ci stoi, to pała, jak tu, to właśnie w tym miejscu, musisz sobie wyobrazić. O, właśnie. Okay. Jak się czujesz, że postawiłem wszystkie pieniądze na Wandala ogólnie? Kurwa, będziesz bogaty. Tak? No jak? To słuchaj, jak coś to... Ale play, nie przydaliście, nie moja wina. Słuchaj Tomek, nie, jeśli ale chodzi o to, mnie, to potrafię. Musisz być taki pewny siebie, że czy wygrasz. Tobie? Jestem kurwa taki dzik, że chuj. Siebie taki dzik, jak ze mnie kurwa atleta. Przy tym jak ogólnie przebieg konferencji? Ci się spoko, mało gadałem. Jestem w ogóle w szoku, bo zawsze jak jestem na jakichś konferencjach, to zawsze mnie każdy wykorzystuje, żebym jak najwięcej gadał i dymy robił, a tutaj było... Tomek, każdy ci wykorzystuje? No w sensie, żeby dymy robił. Ty mnie tak nie przytulaj tutaj, ty, bo ja tu poczułem 40 stopni. A wy nie jesteście od mojego przeciwnika? Nie, my ogólnie tak nagrywamy. Dobra, jest ze mną Bagieta. Siemano. Siemano. Bagieta, pytania. Jak w ogóle masz podejście, bo walczysz z Robalinim? Od niego jesteś starszy o 10 czy 15 lat? Nie wiem, ile on dokładnie lat ma. Znaczy on ma 20. 20, no to 15. No to 15 lat. No i jest młodszy, a to na pewno też zwinniejszy. No i co z tego? Masz jakiś plan już taki, że też? Spontan. Spontan. Czyli tak jak w tamtej walce. Tak jest. Jak jest ogólnie, jak łączysz pracę na budowie z treningami? Normalnie, no pracuję od rana do wieczora i treningi o 18, 19 czy tam 20. A pytanie mam jeszcze jedno. To czy to byś wybrał bardziej bicie się samo, czy jednak remonty, robienie ogólnie branży? Nie, no zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno bym chciał teraz bardziej poświęcić czas dla YouTube'a. Bo po ostatniej walce mi ludzie pouciekali, bo po prostu zajęli się budowlanką. Ale ogólnie... Nie da się robić budowlanki i dbać o YouTube'a, bo jest za mało czasu. Doba by musiała bolić 48. Jest z nami Viola. Viola. Zostałaś nazwana przez Malubę kotletem. Co powiesz na ten temat generalnie? O co no, kotleczka, no to mi się nie od razu kojarzy z kotletem. Mi się kojarzy od razu, wiesz co, ze wspaniałą kobietą. No. Dlaczego mówisz to ze strachem w oczach, patrząc na mojego chłopaka, który jest z tyłu? Bo kaban jak jest zły, to ja wiem, kiedy jest zły już. Teraz szybkie pytania, dlaczego i po co jesteś z kabanem? No bo go kocham. A gdyby nie kaban, to z kim byś była? Skąd ja to mogę wiedzieć? No, byłabym z tym, źle. Którym jest... Ogólnie dzisiaj żałujesz jakichś słów wypowiedzianych do swojej przeciwniczki? Ja nigdy w życiu, ja jeszcze mam dużo kart. Masz jakieś haki, które możesz tam tutaj zradzić jakiegoś takiego przytyczka? Że, no że jak ją... Zapłacisz mi? Jak dajesz teraz kasę, to ja mówię. Wszystko, bo wszystko nie pieniądze? No oczywiście. Jest z nami Wandal. Cześć, siemanko. Cześć, na raz. Spotkanie po kilkunastu naszych po wojnach. Dwóch latach, po latach, tak. Na różnych ekscesjach życiowych. Potężne wojny do niej. Łapa teraz... jej się wydało wygrać. Widziałeś? No. Ogólnie tak. jak,
jak masz teraz myślenie, bo wiesz o tym, że przegrasz z Tomkiem, to na starcie już wszyscy wiemy, bo postawiłem pieniądze też na Tomka. Były to ale duże pieniądze. Ja jaki jesteś rocznik? 0,2 jesteś, 0,2. No, a ja dążę do tego, żeby rekord mieć taki jak mój rocznik, 0,3. Dlatego masz rację, przegram z Tomkiem i będę miał rekord taki jak swój rocznik. Bo w moim życiu wszystko musi się zgadzać i być do pary. Nie no, szczerze, przygotowujesz się teraz? Tak, teraz. Jesteś tak, w treningu? Tak, 10 treningów byłem w tamtym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, soboty. Naprawdę pokażesz się dobrze w końcu, bo ostatnia twoja walka, skakanie, kurwa, nadziewanie się na kurwa swojego, to nie jest kurwa bicie się, bo wiesz, bo my się dogadywaliśmy, ja ci mówiłem swoje tajniki, ty mi swoje. Słyszałem kurwa twoje tajniki. O, dzięki tajnikom Norasa przyjechałem. Z 80 do 104 kilo normalnie taką masę wjebałem. A słuchaj, to jedyne tajniki, jakie mi przekazał. Ja jestem Noarek Kęsula, witam. I o, w ogóle zaczął się mój tydzień urodzinowy, bo 6 września, 6-9, tak? Ja mam datę urodzin. I tak. I zacząłem, możesz mi składać życzenia. To w takim razie życzę zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci zawsze, za każdym razem fajna dupa tańczy. Ja ogólnie chciałem pogratulować, bo ostatnia walka, no jednak... A zresztą co ja to po prostu Jacula tak... dostał, że w życiu nie widziałem takiego on, ale że on stał, ale mu to tak wyjdzie na stare lata, no. On będzie teraz jeszcze... Chłopie, kolano jednak dostał, to ja słyszałem jak coś czasu, chłopie, ja myślę, zabiłem go. A nie, on stał. On stoi, on stał, on stoi. Stoi. Nie wiem, to ja widziałem wiesz, takich ludzi, co stoją, bo, ale to... No ale to wiesz jak to jest. Ile? Jedną walkę zrobił taką, teraz zrobił już dwie walki, których naprawdę dużo dostał. Jeszcze jedna i będzie... Jaki? Taki. Mikrofon co? Chcesz trzymać przy tym... Ja nie wpierdzielaj mi się, jak mam wygrać. A, mówisz, że co będzie? Stąd. Ej, panie. Odejdź. Kridżówę mi tu robi. Co to się przed chwilą wydarzyło? Proszę powiedzieć. No kotlet przyszedł mnie skopać. Nie chce mi się w ogóle gadać o tym kotlecie. Czemu kotlet? No bo jest kotelecka. Powiedzmy, że to jest rozwinięcie jej nazwiska. Niech tak będzie oficjalnie. Nie możesz do niej tak, nie wiem, jakoś inaczej? Nie mogę. Słuczko dorodna na golaska, coś w tym stylu? Nie mogę. Bo jak wyglądałaś, to tak. Tu się wylewa, tam się wylewa. Teraz to taka sztuka, że ja nie wiem, ale czy rataj to... Rataja teraz sprzątnąć, czy za chwilę? U ciebie jest zauważalne, że nie masz nienawiść do grubasów. Co ci grubasy zrobiły? Znaczy jeden mnie tylko wkurwia, bo tych alimentów nie spłaca. I przez to jego rodzina cierpi. Ja chciałem to wywalczyć, ale się nie udało, bo wypadła ręka. Może jeszcze kiedyś się uda, ale na jakiejś innej gali, bo tu za bardzo zasięgów nie można mu dawać, bo 10 osób go ogląda. Może zorganizujemy jakąś prywatną galę, żeby po prostu bez kamer było, żeby te alimenty wywalczyć na niego. Prywatna gala, bez tak, kamer? Tak. To jak ty chcesz to wywalczyć, powiedz mi? No coś w podobie jak Tomek Olejnik zrobił. Czyli lecisz, radzisz lecenie w Royal Division, coś w tym stylu. No, można tak powiedzieć. Co powiesz o jej gabarytach, jest o ciebie większa ogólnie i myślę, ale zasięg rok mam praktycznie ten sam. Taki sam? Tak, uwierz, że walczyłam kiedyś. Jaki masz zasięg? Okiem. No weź, przyłóż mi. No to zobacz, zasięg, ale nie wal. No, zasięg mam twój. Ale tyle, taki zasięg masz? Ja mam, wiesz co, ja mam bardzo długie ręce i ja wiem, jaki ono ma zasięg i wiem, że mamy, nie wiem, do różnicy kilka naprawdę. Ogólnie co powiesz, bo wszystkie pieniądze, które mogłem, to postawiłem na Malubę. Że wygra z tobą. Wiesz co, ja pierwsza bardzo, runda. Ja bardzo się cieszę, że większość jest na mnie, ponieważ osoby, które stawiają na mnie, więcej wygrają, no taka prawda, no co mam ci powiedzieć. A jak myślisz, gdzie się skończy walka, partner? No, widzimy przykładowy ale zawodnik. Ale ja nie mogę! Ale patrzcie, zostałem oddany. Chłopak mi robi na złość, zamiast wody mi przynieść, wie, że non stop pije wodę, przynieść mi drink. Ty też jesteś przeciwko mnie? On drink daje. Słuchaj, mój chłopak ma ze mną problem, kiedy się tak szczerze sparujemy, więc ona... nie, serio, czasem lubimy się tak pobić do zabawy, o tak. Tu czasem dostał na... Jądra, to się nie, to nie nazywa się zabawa, tylko chyba niebieską kartę trzeba wam założyć, bo jest naprawdę bardzo źle. Dobra. Ja naprawdę, słuchajcie, pierwszy raz spotkałem Norasa, ja go znam z internetu. W ogóle go nie poznałem, ja myślałem, że on jest 6 razy większy. Ja myślałem, że to jest taki sumo wielki w ogóle, tak chyba mi się wydawało. To jesteś taki... Nie. Powiem tak. Nie ubliżałbym ci, jakbym cię spotkał w metrze, że jesteś grubasem. Nie, to nie jest. Ja sam chciałem. Mówię, ale... dojdę do 200 kilo. Prawie doszedłem. 195 zamknąłem. Ja ważyłem sobie. Tu jak ty wyglądałeś?
No słuchaj, jak kulka, wiesz jak jest Snorlax. No, ja wyglądałem jak taki ale w ogóle, a jak na przykład po schodach, jak schodziłeś sobie? No powiem, mieszkam na parterze, ale do żabki to wyzwanie. Ogólnie, co masz do grubasu, bo widziałem w wielu twoich historii, że masz problem duży. Tylko dodałem jedno story, że sobie jesz coś, smacznego ci życzyłem, bardzo dobrze, bo jestem twoim kolegą. Lubię takich jak ty. Jesteś lubię porządny. Grubasów, tak? Nie mam nic do grubasów, bo ja jestem tolerancyjny. Nie no, ale... Ale co ty mnie tutaj próbujesz dyskryminować przy ludziach na wideo? Nie, nie przy ludziach. Akurat teraz wiesz, patrzę na ciebie jako na Tomka. A Gimper! Żartuję, jaki Gimper to ty, kurde? Tomek, ale nie oszukując, wiem, że przepierdolisz, ale... Dalej, jeszcze raz. Kolegami zostajemy. Nie zostajemy, powiedz, że wygram. Nie, no problem. Nie, to ja ci ręki nie podam. Wygram czy nie? Wygram? Wygrasz, przecież no. Postawiłem pieniądze. Wygrał, bo powiedział, że wygram. Muszę tutaj nadmienić, że postawiłem cały hajs na Robaliniego, że o wygra. Ty cholero. Przegrasz. Zobaczymy, jak będzie. No zobaczymy, no. Dostałeś prezent od tego. Właśnie chcę cię psiknąć, Paco Rabanne, dawaj, Paco Rabanne, kurwa. Kurwa, Nora, na ciebie trzeba 4 razy więcej. Przepraszam, mamy wywiad. Dalej, perfumy mi daje człowieku Invictusy. Dobra. To co ja mam być na niego zły? Ty czujesz, bo postawiłem na wiele wszystkie pieniądze, że wygra. No to przegrasz. Jak lubisz być biedakiem, no to bądź. Po prostu, mentalnie i normalnie. Masz coś do biednych osób? Nie, mam coś do ciebie. Co masz do mnie? Postawiłeś na kotleta. No i co z tego? Powiedz, ile z Maćkiem jeszcze będziesz? No, całe życie. To jest miłość mojego życia. Maciek? Tak. Naprawdę? Tak. Czemu, a czemu nie ja? Raz miałeś swoją szansę, pamiętasz jak mnie wpierdzieliłeś się w nasze oświadczyny i chciałeś być ze mną, ale nie wyszło. Nie wspominajmy o ustawionych TV. Aha, mam takie pytanie, Irenka wolna jest? Coś ten? Nie no, Irenka ma męża, ekstra męża. Mąż nie ściana, da się przesunąć. To ogólnie dieta jakaś ten specjalna, coś? Coś się nie obrócę, co się świerdolę, ale mniej z rozsądkiem. Sam sobie gotuję. Ty sam sobie gotujesz? No, czasami kobieta mi pomaga. Udało ci się wyjść aż tak ten, że sam sobie gotujesz? No, ja sobie zawsze gotowałem, nie? A czemu nie jakieś diety pudełkowe? Bo diety to mi nie smakuje cudze, ja wolę sobie zrobić, albo jak mi kobietka zrobi, to jest dobrze. Co masz do grubasów? Sama jestem gruba, więc co mam mieć? No po prostu ty jesteś większy ode mnie, no ale sama jestem tłusta. No, czyli masz problem jakiś, tak? No nie! Jak no. Ja mogę, tu ci Mataleo piętami na czoło zaraz i kurwić, ale nie muszę. Znam, przysięgam ci. W Szczecinie jest gościu, który jest twoich gabarytów. Przysięgam ci. I jest w stanie zawsze na każdym. Kiedyś go poznałam 4 lata temu, kurwa. I robi kurwa szpagat. Zajebiście tańczy. Zrób mi szpagat. Sorry, tylko instytucji państwowej. Przysięgam ci, że jest gość twoich gabarytów i robisz szpagat. Kaban, błagam cię, potwierdź, bo nie wytrzymam. Pamiętasz tego gościa, co ci o nim mówiłam? Nie. Co, robisz szpagat? Szpagat? Mamy o to potwierdzenie. Postawiłem pieniądze na Malubę, bo wiem, że wygrano. Ale no dobra, no ty przegrałeś. Masz płaskostopie? A ty masz płaską twarz. Mam lekko. No, no to mogę się ją jeszcze bardziej wyprostować. Mam okrągłą. Nie, nie bijmy się. Chcesz kurwa? Nie, dobra. Dowie się, kurwa, do ciebie nie dosięgnę? Dobra, kończymy ten wywiad, bo za ostro się stało. Postawiłem na niego wszystkie pieniądze, bo wiem, że przegrasz to. Czyli ile pieniędzy? Niezliczone są te setki. Zauważyłem, że się lubisz bardzo przypierać w stroje kobiece. No, o co w tym chodzi? Na początku to nie wiedziałem, że będę to lubiał, ale później jak już się pierwszy raz przebrałem, to nawet to polubiłem, bo normalnie czułem się jak w swoim ciele. I do tego ludzie się śmiali, naprawdę mi się to podoba. Teraz kupuję nowy sprzęt lepszy, żeby wyglądać jeszcze bardziej realniej. No postawiłem wszystkie pieniądze na Maćka. Co powiesz mi na to? Kurwa, to przegrałeś pieniądze. Na Maćka. Jest, a jest pan... razem ponad punktowy. Jest faworytem. Pierdolę, kurwa. Kurwa, 10 kilo zszedłem! Zjeść go teraz czy za chwilę? Kurwa, pierdolę go. Chodźmy. Tobie to życzę tak. Formy na lata, nie na lato. Żebyś miał taki kaloryfer jak ja. Ja pierdolę, kurwa.
ale mięcho. Ty jakby ci zabrał wątrobę, to poczujesz? Słuchaj, dzisiaj jadę pizzę i mam do tej pory kłopotem i jak będziesz, to się zajmę. A jaką jadłeś? Hawajską. Jadę, najgorsza pizza znasz na ziemi. Trenuj dobrze, bo niedługo się spotkamy i będzie kurwa wyjaśnione. Ojciec z synem, a bo macocha? Nie wiecie. Macocha? Macocha będzie stała obok. Okay. A kogo wybierze, to już zobaczymy. Wiesz, co mówi Lama do Lamy? Spierdolamy. Dobra, więcej osób nie spotkałem, a nawet jakbym spotkał, to nie są tak interesowni jak nasi wszyscy goście. Dlatego co, mogę się z wami tylko i wyłącznie pożegnać. Do następnego razu życzę wam szczęścia. Nie, dobra. Co? No, kończymy materiał, ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, łapkujcie kanał Głupi i Głupszy. Wysyłajcie znajomym, bo robimy internet.